Nie wiem jak wy, ale ja bardzo lubię opracowywać sprawy z takich miejsc, o których wam jeszcze nie opowiadałam. Co prawda w moich podcastach dominują raczej rejony Śląska i Łodzi, ale lubię czasami zapuścić się w miejsca inne. Nie wiem nawet do końca dlaczego. Może po prostu lubię eksplorować nowe tereny, nawet jeżeli jest to tylko takie podróżowanie w czasie. Dlatego przepraszam wszystkich tych, którzy podesłali mi jakieś tematy. Są chyba takie dwie albo trzy nawet osoby, które zapewne czekają, aż wykorzystam ich materiały. Bardzo was przepraszam, ja na pewno prędzej czy później je opracuję, ale no, chciałabym się przenieść w dosyć inne miejsca w tym momencie. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie i poczekacie cierpliwie. Ja wam oczywiście bardzo serdecznie dziękuję za tą pomoc. Ale dziś chciałabym się skupić na terenach Nowego Sącza, bo zdaje mi się, że tam nas chyba jeszcze nie było. Siołkowa. Mała wieś w powiecie nowosądeckim. W roku 1927 mieszka tam rodzina Chotłosiów. Tekla Chotłoś jest 62-letnią matką rodu, która posiadała troje dzieci. Dwie córki, Marię i Wiktorię, która zwana była również Walerią, oraz jednego syna, Jana. Rodzina liczyła sobie cztery osoby, gdyż jakiś czas wcześniej zmarł ojciec dzieci, a mąż Tekli, ale mężczyzna zanim umarł, to zostawił po sobie testament, a w nim sześć morgów ziemi. Trzy z nich przepisał na najstarszą córkę Marię, a kolejne trzy zostawił na użytek swojej żonie. Co prawda użyłam tutaj sformułowania dzieci, ale potomstwo Chotłosiów dziećmi już raczej nie było. Maria, Wiktoria oraz Jan powoli wchodzili już w dorosłość. Najstarsza z córek, ta najhojniej obdarzona przez swojego ojca, jakiś czas później poznała mężczyznę, z którym postanowiła wejść w związek małżeński. Był to 23-letni Jan Krok lub Krokow, w zależności od pojawiającej się w prasie wersji. Tak więc do rodziny Chotłosiów dołącza kolejny Jan. Tak więc, żeby rozróżnić tych dwóch Janów, będę używała zazwyczaj ich nazwisk. Obie te postacie odegrają w tej historii większą lub mniejszą rolę, tak więc nie chciałabym, żebyście ich pomylili. Maria poślubia Jana Kroka pod koniec zapustów w roku 1927 i już nie jest Marią Chotłoś, ale Marią Krok lub Krokow. Uszczęśliwiona Tekla przekazuje prezent swojej najstarszej córce, a jest on dosyć hojny, ponieważ jest to kolejne półtora morgi ziemi. Łącznie więc Maria i jej nowo poślubiony mąż mają 4,5 morgi. Maria zapewne była swojej matce bardzo wdzięczna za taki prezent. I tak sobie cała piątka żyła dosyć szczęśliwie, ale niestety niedługo. Choć młode małżeństwo początkowo żyło ze sobą w harmonii i spokoju, to niestety spokój ten zostaje dosyć szybko zmącony. Ale po kolei. 17 sierpnia 1928 roku Jan Krok wypada ze swojego domu żywo poddenerwowany. Wykrzykuje, że ktoś zabił jego żonę. Nieszczęsna kobieta leży w kuchni na podłodze z rozległym urazem czaszki. Najwyraźniej ktoś podszedł do niej od tyłu, wtedy gdy nieszczęsna kobieta mieszała ciasto i w dosyć okrutny sposób odebrał jej życie. Cała wieś huczy. Kto mógł dokonać tak potwornego czynu na tak młodej i szczęśliwie wiodącej życie kobiecie? Faktycznie, po zbadaniu sprawy przez policję okazuje się, że ktoś podkradł się do kobiety od tyłu i zadał jej silny cios w tył głowy. Nieszczęśliwy przypadek sprawił, że akurat tego dnia kobieta była sama w domu, a trzeba tutaj nadmienić, że pomimo poślubienia Jana, to Maria w dalszym ciągu mieszkała ze swoją rodziną, czyli matką oraz dwójką rodzeństwa. Pomimo takiego, można powiedzieć, małego tłoku mieszkalnego, no to zdarzyło się tak nieszczęśliwie, że tego dnia wszyscy gdzieś wyszli prócz Marii. Mąż jej wybył w odwiedziny do rodziny,
a matka i rodzeństwo akurat tego dnia wyszło w interesach do sąsiedniej wsi. Narzędzie, które posłużyło zbrodniarzowi do potwornego czynu, musiało być bardzo twarde, a cios został wymierzony przez kogoś posiadającego naprawdę silną rękę, ponieważ uderzenie chociaż jedno to było tak ogromne, że rozłupało kobiecie czaszkę. Biedna Maria zmarła na miejscu, choć może to i lepiej, bo przynajmniej się biedna nie męczyła. Ale mieszkańcy wsi nie chcą dać wiary w to, że ktoś obcy zakradł się do domu Hotłosiów i tak zupełnie bez wyraźnego powodu odebrał życie młodej mężatce. W Siołkowej wszyscy bowiem wiedzieli, że ostatnimi czasy w małżeństwie zdecydowanie się nie układało, a nawet nie ostatnimi czasy, tylko niemal od samego początku coś już zaczęło w tym małżeństwie zgrzytać. Na domiar złego, tak jakby kobieta posiadała mało problemów, również jej relacje z rodziną nie należały do udanych. Wszyscy doskonale wiedzieli, że stara Tekla od jakiegoś czasu żyje w konflikcie ze swoją najstarszą córką. Wiejska, lokalna ludność jest więc przekonana, że jeżeli ktokolwiek maczał palce w śmierci biednej kobiety, to na pewno jest to ktoś z jej rodziny. Bliżej należało się tutaj przyjrzeć zapewne obu Janom lub starej Tekli. Oczywiście sąsiedzi dzielą się swoimi spostrzeżeniami z policją, a ta dosyć szybko postanawia aresztować całą czwórkę. Prawda dosyć szybko wychodzi na jaw. A jak to było? Stara Hotłosiowa dosyć szybko, bo już kilka miesięcy po ślubie, zaczęła bardzo żałować swojej rozrzutności. Ubolewała ona nad tym, że tak hojnie i bez większego namysłu obdarowała swoją najstarszą córkę ziemią. Tekla posiadała bowiem, tak jak wspomniałam, jedynie 3 morgi ziemi, z czego połowę oddała swojej najstarszej córce jako prezent ślubny. Dzięki temu Maria wraz z mężem posiadała aż 4,5 morgi ziemi, a Hotłosiowa oraz 2 jej pozostałych dzieci posiadali jedynie 1,5 morgi. Wypadali więc bardzo blado na tle rodziny Kroków. Również dzieci Hotłosiowej poczęły robić matce wyrzuty. A co jeżeli im też zamarzy się zmiana stanu cywilnego? Co z ich prezentem, skoro ich siostra dostała aż 1,5 morgi, czyli tyle, ile matka ma teraz? Jest ich przecież 2, a 1,5 morgi dzielone na 2 głowy daje zdecydowanie dużo mniej niż 4,5, które ma teraz ich siostra. Coś tu więc w tych rachunkach nie grało. Dlaczego oni mają być stratni tylko dlatego, że ich siostra wyszła szybciej za mąż? Nie dość, że jako najstarsza została uwzględniona w testamencie swojego ojca, to jeszcze teraz dostała dodatkową ziemię od matki. Głównym prowodyrem całego zamieszania był Jan Hotłoś, który nie mógł odżałować, iż jest jedynym mężczyzną w rodzinie, a dostaną mu się jakieś ochłapy. I Tekla dosyć szybko przyznała swoim dzieciom rację. Postanowiła więc postarać się o to, aby odzyskać darowaną córce ziemię. Ale prawo było prawem i niestety darowizna była darowizną. Jeśli kobieta chciała przestrzegać prawa, to nie miała szansy na to, aby odzyskać tę ziemię od swojej córki. No, ale zawsze można próbować okrężną drogą, prawda? I jak pomyślała, tak też zrobiła. A przynajmniej próbowała. Stwierdziła, że gdy córka rozstanie się z mężem, to ponownie ziemia będzie ich własnością. Co prawda wspólną, bo wspólną, ale będzie należała do dobytku Hotłosiów. Przypominam tutaj, że Maria wraz z mężem mieszkała w dalszym ciągu w domu razem ze swoją rodziną. Tak więc gdyby Jan się wyprowadził, no to można by powiedzieć, że chociaż na papierku ziemia byłaby dalej własnością Marii, no to mimo wszystko zarządzana by była przez całą rodzinę, a być może nawet Maria wtedy spoglądałaby jakimś takim łaskawszym okiem na swojego brata i siostrę i oddała im część. No bo po cóż jej samej biednej tyle ziemi? Jak ona by sobie biedna z tym poradziła? Maria jednak nie chciała nawet słyszeć ani jednego złego słowa skierowanego w stronę jej świeżo poślubionego. Brała go nawet w obronę, kiedy to Tekla próbowała go obwiniać i oczerniać w oczach swojej córki. Matka
Po kilku miesiącach starań zauważyła, że nic tutaj na tym polu nie ugra. Postanowiła więc zmienić linię frontu. Tym razem zaczęła oczerniać nie Jana Kroka, ale swą córkę Marię. Tekla zaczęła przymilać się do swojego zięcia. Mówiła mu, jaki to on jest dobry, jaki jest wspaniały. Szkoda, że taki wyborny mężczyzna marnuje się przy takiej kobiecie jak Maria. No bo no i owszem, Maria może i posiada sporo ziemi, ale tak przy okazji, no to jest dla Jana bardzo złą partią. Jako że Jan jest taki wspaniały, no to Tekla niby nie powinna mu za wiele mówić, bo Maria jest jej córką, ale nie może patrzeć, jak biedaczek się męczy. Jego żona Maria migdali się niemal z każdym chłopem we wsi. Czeka tylko, aż Jan wybędzie do pracy, a ona sama flirtuje z kim popadnie. I żeby chociaż na tych flirtach się kończyło, a tu nie, Maria niestety zdradza go na prawo i lewo. No, po prostu okrutna, zła i podła. No, a dodatkowo, co tutaj ukrywać, taka licha, do niczego się nie nadaje. Nie to, co jej młodsza córka, Wiktoria. Ta to jej się udała, ale Maria? Maria to jakaś taka mizerna. Po ojcu chyba poszła. Jan Krok miał coraz większy mętlik w głowie. Początkowo pochlebstwa teściowej łechtały jego ego. No bo kto by nie chciał słuchać, jaki to jest wspaniały. Ale też nie do końca wierzył w to, aby Maria miała go zdradzać. Nie mógł jednak za bardzo zweryfikować słów swojej teściowej, ponieważ codziennie chodził na całe dnie do wsi obok, do pracy, a pracował w tartaku. A co jeżeli jego żona faktycznie czas bez niego umila sobie w innych ramionach? Może w tym wszystkim jest jakieś ziarenko prawdy, skoro mówi mu o tym nie tylko teściowa, ale też jej dzieci. Po cóż kobieta, która jest matką Marii, miałaby pomawiać ją o tak paskudne rzeczy? Musi być przekonana o winie swojej córki, jeżeli informuje jej męża o tak paskudnych czynach. Poza tym to właśnie oni spędzają z Marią najwięcej czasu, wtedy kiedy Jan jest w pracy. Tak więc chyba może zaufać ich osądowi. Dni mijały, a Jan coraz częściej stawał po stronie teściowej. Małżeństwo Kroków, choć jeszcze świeże, zaczynało przechodzić poważny kryzys. Para ciągle się kłóciła, Jan chodził wiecznie zły. Notorycznie zarzucał swojej ślubnej, że ta doprawia mu rogi, a zaprzeczenia Marii jeszcze bardziej go denerwowały. W końcu postanowił, że nie będzie kobiecie dłużny. Wdał się w romans z jej siostrą, Wiktorią. Nie było zresztą o to trudno, gdyż dziewczyna co i rusz kokietowała swojego szwagra, oczywiście za cichym przyzwoleniem swojej matki. Jan, sfrustrowany swoim nieudanym małżeństwem, w końcu ulega. A stara Tekla zaciera ręce. Wszystko idzie zgodnie z jej planem. Jan Krok został okręcony wokół palca jej młodszej córki, a stąd już tylko niewielki kroczek do odzyskania utraconej ziemi. Matka wraz ze swoimi dziećmi coraz częściej tak napomyka między wierszami, że należy się pozbyć Marii, a wtedy wszyscy będą szczęśliwi. Pamiętajmy, że w tamtych czasach na ziemiach polskich nadal panował kodeks Napoleona, a zgodnie z nim po śmierci denata jako pierwsze dziedziczą jego dzieci, a tuż po nich rodzeństwo. Małżeństwo Kroków nie doczekało się jeszcze potomstwa, a co za tym idzie, głównymi spadkobiercami byłaby Wiktoria i Jan Hotłosiowie. Zaraz za nimi jakaś niewielka część przypadłaby w udziale Janowi oraz Tekli Hotłosiowej. Gdyby więc Jan Krok tym razem poślubił Wiktorię, cała ziemia ponownie należałaby do rodziny, a Jan Hotłoś oraz Wiktoria nie byliby tym razem poszkodowani. Początkowo kochanek Wiktorii nie chciał nawet słyszeć o zabójstwie swojej ślubnej. Ale Tekla mamiła mężczyznę coraz bardziej. Obiecywała mu złote góry. Mówiła, że po śmierci Marii mężczyzna będzie mógł poślubić Wiktorię, a wtedy wszyscy będą żyli długo i szczęśliwie, jak to w bajkach bywa.
Kobieta zapomniała chyba jednak, że czarne charaktery w baśniach raczej rzadko spotyka happy end. Najwyraźniej zapomniał o tym też Jan Krok, gdyż w końcu uległ on namowom Hotłosiowej. Pierwsza próba pozbycia się niechcianej żony nie powiodła się. W pierwotnej wersji kobieta miała zostać otruta. Jan Hotłoś dostarczył Krokowi truciznę, a był nią kwas solny. Mężczyzna postanowił nalać swej małżonce wina, a przy okazji doprawić trunek kwasem solnym. Maria, sięgnąwszy po napój, po pierwszym łyku wyczuła, że coś musi być z nim nie tak. Prawdopodobnie zakładała raczej, że wino się popsuło, a nie, że jej ślubny w porozumieniu z resztą rodziny próbuje jej odebrać życie. No, ale ewidentnie z napojem jest coś nie tak. Maria wylewa więc trunek, a tym samym uchodzi z zasadzki cało. Ale rodzina jest zdeterminowana, by dopiąć swego. Jan Krok wykorzystuje fakt, iż pracuje w tartaku. 17 sierpnia 1928 roku nad ranem w swoim zakładzie ciosa wielki kołek z twardego drewna, taki coś na kształt naszego dzisiejszego kija do baseballa. W porozumieniu z resztą rodziny wysyła swoją teściową Teklę, jej syna Jana oraz swoją kochankę Wiktorię do sąsiedniej wsi, tak aby udawali, że wyjechali tam w rzekomych interesach. Ma to zapewne podwójny motyw, bo po pierwsze może tym zapewnić rodzinie alibi. Ta przecież widziana w zupełnie innym miejscu niż swój rodzinny dom będzie miała zapewnione alibi. Nie mogli więc dokonać czynu, jeżeli nie było ich w domu. A przecież cała wieś wiedziała, że stara Hotłosiowa pozazdrościła swojej córce ziemi i nie żyje z nią w dobrych stosunkach. Trzeba było jakoś więc z tego wybrnąć. A po drugie, dużo lepiej będzie wyglądało w śledztwie, gdy okaże się, że dom był pusty. Spokojnie będzie można wtedy zwalić winę na złodziei, a przecież skoro nie było żadnych świadków, no to nie będzie miał kto tego potwierdzić. Jan Krok po opuszczeniu domostwa przez rodzinę Hotłosiów odczekał chwilę i zaatakował niczego nieświadomą i niespodziewającą się ataku kobietę. Był to atak dosłownie w chwili, kiedy ta gospodarzyła w kuchni i mieszała ciasto. Cios był tak silny, że kobieta nie miała żadnych szans na przeżycie. Upadła na podłogę, a jej mąż cichcem opuścił dom i aby i sobie zapewnić alibi, udał się do dalszej rodziny swej ślubnej. Chciał z nimi spędzić miło czas oraz wykluczyć się z kręgu podejrzanych. Gdy po kilku godzinach wrócił do domu, wybiegł z niego, udając zatroskanego męża, któremu bandyci zabili żonę. Plan jednak nie okazał się tak doskonały. Jak już wspomniałam wcześniej, raczej cała wieś wiedziała o relacjach panujących między matką a córką. W małych społecznościach raczej ciężko ukryć rodzinne fakty. I tak również lokalna społeczność wiedziała doskonale o tym, iż Jan Krok od jakiegoś czasu, zamiast spędzać czas ze swoją żoną, no to dużo bardziej preferował spotkania z młodszą z sióstr Hotłosiowych. Mamy więc tutaj mieszankę doskonałą. Konflikt rodzinny, zdradzającego męża oraz nieżywą kobietę. Trójkąt miłosny dosyć często kończy się tragicznie, choć w tym wypadku raczej nie mieliśmy do czynienia z trójkątem, ale z jakimś czworobokiem albo nawet pięciokątem. Nie należy się więc dziwić, że cała ta sytuacja wygląda dla władz podejrzanie. Poza tym, komu innemu miałaby się przysłużyć śmierć Marii Krokowej? No, owszem, można byłoby założyć napad rabunkowy, ale w tamtych czasach rabusie raczej bardzo rzadko tak ryzykowali. Woleli zostać przyłapani na gorącym uczynku, aniżeli zostać schwytanymi za zabójstwo. Przypominam tutaj, chociaż pewnie moi słuchacze doskonale o tym wiedzą, że wówczas funkcjonowała w Polsce kara śmierci. Tylko kretyn zaryzykowałby stryczek dla zdobycia paru groszy, choć i paru takich w moich podcastach się zdarzało.
ale ogólnie były to sytuacje marginalne. Częściej w prasie pisało się o tym, że taki delikwent wolał jednak pójść na rok czy dwa do więzienia, a później wrócić do swojej złodziejskiej działalności niż tracić swoje życie. Dodatkowo nie wyglądało na to, aby coś z domostwa zniknęło. Można więc było od razu wykluczyć motyw rabunkowy. Zresztą małżeństwo Kroków milionerami raczej nie było. Ale również i rodzina Hotłosiów jakoś wyjątkowo zakopanych skarbów na polu nie miała. Po co więc napadać na zwykłą wiejską chałupę, nic nie ukraść, nie przekopać tego ogródka, żeby sprawdzić, czy coś tam nie jest poukrywane i tylko pozbawić życia biedną kobietę, która robiła ciasto. Aresztowana rodzina składa swoje zeznania i Jan Krok dosyć szybko się przyznaje do zarzuconych mu czynów i mówi on, że co prawda był on wykonawcą czynu, ale mózgiem całej operacji była teściowa. Równocześnie wyjaśnienia składa Wiktoria Hotłoś, która potwierdza wersję swojego kochanka. Informuje też policję o tym, iż tydzień wcześniej ona, jej matka, jej brat oraz mąż siostry odbyli naradę. I właśnie na tej naradzie zdecydowali, że Maria zginie w taki, a nie inny sposób. Skoro przyniesiony przez jej brata kwas solny nie zdał egzaminu, no to najwyraźniej trzeba to zrobić po staremu. Najlepiej jakimś drewnianym drągiem. Jak to łatwo jest decydować o życiu lub śmierci. Zaparte szli jednak Jan i Tekla Hotłosiowie. Oni twierdzili, że ze sprawą nie mają nic wspólnego, a stara Hotłosiowa to nawet oskarżała swojego zięcia o to, iż kieruje w jej stronę czyste oszczerstwa. Całkowicie zaprzecza, jakoby żyła ze swoją córką w złych relacjach. Kobieta twierdzi, że nie było pomiędzy nimi żadnych waśni ani kłótni. Oczywiście nikt jej w te rewelacje nie wierzył. W małych wsiach, tak jak wspomniałam, wszyscy doskonale wiedzą, co się dzieje u sąsiadów. Czasem nawet wie się lepiej, co się dzieje u sąsiada niż na naszym własnym podwórku, a wiem o tym doskonale, bo sama z małego miasteczka pochodzę. A lokalna społeczność z całą stanowczością stwierdziła, że Hotłosiowa prowadziła z córką jawną wojnę. Cała czwórka została więc aresztowana i oczekiwała na proces. Jan Krok za zabójstwo na zlecenie, a Tekla wraz ze swoimi dziećmi za zlecenie i podżeganie do zabójstwa. Zbrodniczy kwartet został postawiony przed sądem przysięgłym. Co do winy całej czwórki nie było najmniejszej wątpliwości. Jedynie rola Jana Hotłosia oraz Wiktorii nie była do końca jasna. Nie było dowodów na to, że namówili oni Jana Kroka na dokonanie tej zbrodni, dzięki czemu mogli oni liczyć na krótszy wyrok. Dzięki temu rodzeństwo jest potraktowane w sądzie dużo łagodniej niż Tekla oraz Jan Krok. I tym samym Wiktoria Hotłoś usłyszała wyrok 6 lat ciężkiego więzienia, a jej brat Jan 8 lat. Ważyły się jednak losy ich matki oraz Jana Kroka. Sędziowie przysięgli 8 głosami zatwierdzili oskarżenie, które zarzucało mężczyźnie dokonanie zamówionego morderstwa. 4 głosy były przeciwne tej teorii, nie miały jednak one znaczenia, gdyż zostali przegłosowani. Komplet głosów, czyli całe 12, otrzymała Tekla Hotłoś. Ławnicy stwierdzili, że jest ona winna podżeganiu do zbrodni, wynajęciu Jana, aby dokonał morderstwa, oraz zmanipulowaniu mężczyzny i namówienia go do odebrania życia swojej żonie. Na podstawie werdyktu ławy przysięgłych Trybunał po naradzie skazał zarówno Teklę Hotłoś, jak i Jana Kroka na karę śmierci. Skazanych dosyć szybko obleciał zimny pot i zgłosili oni zażalenie nieważności. A tym samym sprawa trafiła na wokandę Sądu Najwyższego w Warszawie. Zapewne skazani jakoś pokładali nadzieję w tym procesie. Zależało im przecież na tym, aby ocalić swoje życia. No i niestety ich światełko w tunelu zostało dosyć szybko zgaszone. Sąd Najwyższy w całości zatwierdził wyrok sądu niższej instancji i nie dopatrzył się żadnych uchybień w śledztwie. Tym samym wyrok był prawomocny.
Jedynym, co mogło jeszcze uchronić morderczy duet przed widmem Stryczka, był Ignacy Mościcki. W roku 1928 był on bowiem prezydentem Polski. Po złożeniu wniosku o ułaskawienie mógł on bowiem okazać im litość. Para miała niebywałe szczęście, gdyż faktycznie Mościcki cofnął wydany przez sąd wyrok śmierci. Janowi Krokowi złagodził nawet karę. Mężczyzna, zamiast usłyszeć wyrok dożywotniego pozbawienia wolności, w zamian oczywiście za cofniętą karę śmierci, został skazany na jedynie 15 lat więzienia. Dużo, ale przyrównując to do Stryczka, spod którego właśnie uciekł, no to chyba jednak jest to kara niewielka. Prezydent jednak nie był aż tak łaskawy dla Chotłosiowej. Ona jedyne, na co mogła liczyć, to wyrok bezterminowego więzienia. I trzeba tu zaznaczyć, że to właśnie Tekla została uznana za inicjatorkę całej tej sytuacji. Co prawda to Jan uderzył, to dzieci Chotłosiowej marudziły na niesprawiedliwy los i podział ziemi, ale to przecież kobieta zmanipulowała Jana. Oczerniła swoją własną córkę w jego oczach, podsunęła mu pod nos Wiktorię, swoją drugą córkę, tak jakby to nie miało żadnego znaczenia, z którą z sióstr będzie żył. Przecież wszystko i tak zostanie w rodzinie, prawda? Aż wreszcie namówiła mężczyznę do zabójstwa. I to jest chyba najgorsze w tej całej sprawie. Głównym inicjatorem, pomysłodawcą oraz manipulatorem był nie kto inny jak matka. Kobieta, która powinna za wszelką cenę chronić swoje dziecko. Osoba, która sama doprowadziła do tej patowej sytuacji. Nikt jej przecież nie zmuszał, żeby przepisywała swojej córce ziemię, prawda? Ona sama postanowiła obdarować swoją pierworodną. A później tak bardzo tego żałowała. Można więc tutaj powiedzieć, że Maria zginęła jedynie przez własną głupotę swojej matki. A może nie tyle głupotę, co chciwość i nierozważne dysponowanie swoim majątkiem. Straszne to, słuchajcie, jest naprawdę. Matka, ostoja, opoka, bezpieczeństwo. A Tekli nawet powieka nie drgnęła. Tak po prostu skazała swoją córkę na śmierć dla 4,5 morgi ziemi i jeszcze na samym końcu próbowała zrzucić winę na swojego zięcia, tak jakby to on był inicjatorem i prowodyrem całej tej sytuacji. Ale na jej nieszczęście ta druga, młodsza, wspaniała córka okazała się nie być tak wspaniała i wyjawiła całą prawdę. A tym samym okrutny plan Tekli ujrzał światło dzienne. I to chyba w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Wiem, że ostatnio robię bardziej sprawy krótkie. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie, ale po prostu mam, że tak powiem, natłok spraw domowych, mało snu i ciężko byłoby mi się skupić na sprawie, która byłaby bardziej rozległa, a nie chciałabym tego robić, wiecie, tak na odwal się, żeby było po prostu godzina, dwie nagrania. Miałam co prawda w planach sprawę bardziej głośną, bardziej popularną i rozległą, no ale niestety życie zweryfikowało moje plany. Mam nadzieję, że uda mi się ją przygotować na kolejny raz. Mam już powściągane wszystkie artykuły, mam całą literaturę, mam wszystko pooznaczane, poopisywane, tylko muszę teraz za to zabrać, przewertować wszystko, poukładać sobie w głowie. No i mam nadzieję, że w najbliższym czasie będę mogła Wam opowiedzieć kolejną, długą tym razem historię. Mam nadzieję, że będzie ona również dla Was interesująca, a nie tylko długa. Tak więc nie chciałabym Was na nią zapraszać w ciemno, żeby nie okazało się, że zrobię jakiegoś bubla, ale no, zaryzykuję. I mam nadzieję, że usłyszymy się jakoś za tydzień, może dwa. Już tym razem w dłuższym podcaście, o ile oczywiście znowu nie wydarzy mi się coś po drodze. Jest mi trochę wstyd, że nie jestem w stanie Wam zapewnić jakiegoś systematycznego wrzucania filmików na kanał, ale mam nadzieję, że część z Was, która zna moją sytuację, jakoś zrozumie to wszystko i wybaczy mi te małe potknięcia.
I ten mały brak czasu. Mam nadzieję, że jeszcze parę miesięcy i to wszystko się już usystematyzuje i będzie nas tutaj więcej. Spraw będzie więcej, a my będziemy częściej. Jeszcze tylko trochę. Obiecuję. I oczywiście standardowo Wam wszystkim dziękuję za miłe słowa, komentarze i za to, że mam dla kogo tworzyć te podcasty. Do usłyszenia wkrótce.